Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Elir i dzisiaj bawimy się ponownie w grze War Thunder i bawimy się pojazdami radzieckimi ze względu na fakt, że odblokowałem sobie ostatnio ISA pierwszego i całkiem fajna to jest zabawka. Bardzo przyjemnie mi się nim gra, całkiem fajny pancerz ma i mimo wszystko to działo niby z dwóch poprzednich pojazdów, a daje radę, naprawdę daje radę. Mam nadzieję tylko, że nie będzie mi wyszukiwał pół godziny bitwy. A będzie to robił w miarę sprawnie. Ojej, Karpaty. Osobiście nie przepadam za bardzo za tą mapą. Teraz została zapowiedziana na blogu deweloperskim kolejna mapa. Właściwie pracują nad dwoma, z tego co ja tam się orientuję. Jedna to jest Polska, mapa o nazwie Polska, natomiast druga też ma być, znaczy też ma być, druga będzie mapą płaską, dość taką spłaszczoną. Coś podejrzewam na kształt właśnie obecnej mapy Karpaty. Pytanie tylko, jak oni to... jak oni to rozwiążą? Dobra, jak my tu mamy? Standardowo udamy się na południe. Znaczy na południe jesteśmy. Udamy się na wschód. Do punktu B. Zobaczymy, co tam ugramy. Swoją drogą ja sobie zmienię jedne ustawienia. Pojazd niech jedzie. A nie, tu. Grafika, jakość terenu. Zasięg trawy, odległość renderowania trawy. No i będzie tyle. No dobra. Niech ta gra chociaż jakoś wygląda. Czy jedzie ktoś ze mną? Jak to wygląda ze mną? Jedzie Pantera, bardzo fajnie. I jedzie... o, nie jedzie. Czyli tylko ze mną podąża Pantera. To jest bardzo dobra wiadomość, pod warunkiem, że ten osobnik jadący Panterą potrafi z niej korzystać. Tymczasem zbliżamy się pomalutku do punktu B. Na razie nie widzę żadnego przeciwnika, co troszeczkę mnie martwi. Dobra, tam jest dwóch. No oczywiście na środku jest cała armia. Jak to natomiast wygląda tutaj? Czy tu są tylko boty, czy również są tu gracze? Wygląda na to, że są tu tylko boty. Chociaż chyba nie do końca. Dobra, ostrzelamy sobie tego bota. Zawsze to jest dodatkowy exp. Sam oczywiście nie ruszę na ten punkt. Nie ma najmniejszego sensu. Wyjadę i zanim zdążę dojechać, to już mnie rozstrzelają najprawdopodobniej. Cholera, kawu mnie wypatrzył. Ja tu jakoś mówię go. Trafiłem go w lufę, działa. Trochę za bardzo się ustawiłem. No dobra. Niestety już nikt go nie świeci. Przestawimy się tutaj, może podjedziemy sobie pod kamień. Może będzie to lepsza pozycja ogniowa. O, ale mi zerwał błotnik. Co za niemiluch. Gdzie ja teraz taki błotnik dostanę? Jak to wygląda sytuacja na środku? Czy ja mogę ich tu ostrzelać na środku? Łomatko! Ja mogę, ale oni też. A te pociski będą teraz latały przez całą mapę. Uj!
Ważniejsze to, żeby ten ich drugi do mnie nie rąbnął ze swojej 122, bo wtedy najprawdopodobniej pożegnam się z tym pojazdem. Natomiast on sam z siebie fajnie stoi. O, już nie stoi. Jak wygląda sprawa z nim? No, nie trafiłem. Dobra, tu mamy jakąś panterę. Za bardzo wyjechałem. Oni tutaj będą ewidentnie próbowali mnie wykończyć. Kolega oddał strzał. I... on trochę nas uszkodził niestety. Proszę się tutaj o pocisk. Wiem, że się proszę o pocisk, żeby mnie rozwalili. No, chociaż oni zmieniają pozycję. Dobra, może doleci. No, doleciał, natomiast co oni tu kombinują? A, mają zamiar... oj... przypuszować z tego, co widzę. O kurde, nie zauważyłem zamka. Brawa, brawa dla niego. A, proszę bardzo, zmienili system odradzania. Teraz nie mamy... lol, co z tym czołgiem się działo? Nie mamy możliwości skorzystania ze wszystkich pojazdów, tylko z... trzech. Z trzech dowolnie wybranych pojazdów, znaczy trzy razy możemy się odrodzić w danej bitwie. Pytanie pozostaje, czy jest to dobry ruch. Chociaż z drugiej strony i tak mało kto był w stanie wykorzystać wszystkie swoje pojazdy, chyba że co chwilę ginął. A z drugiej strony ludzie, którzy posiadali dużo złotych orłów, mogli sobie wykupić bardzo dużo talizmanów i po prostu cały czas korzystać z jednego pojazdu. Myślę, że właśnie to, te trzy maksymalnie odrodzenia na bitwę mają na celu zrebalansowanie trochę rozgrywki, żeby nie było tak, że ktoś po prostu cały czas się odradza i nie można sobie z nim poradzić. To mamy ograniczenie do trzech odrodzeń na bitwę. Chyba jest to dobre. Biorąc pod uwagę, że i tak bitwy są toczone dość szybko. Kolega czeka na coś, na oklaski. No, trafiłem w zawieszenie. Ale dobrze, dobrze, niech on sobie tam stoi. Dobra, ewidentnie... o, zniszczyli mojego tutaj. Szkoda. O, pantera jedzie. A nie, to nie pantera. Kolega tu ewidentnie jedzie zajmować punkt. No co, ja nie mogę dopuścić. Dobra, podpalony. On co prawda się zgasi teraz. A jednak się nie zgasił. Jest po jeden, po jednym punkcie mają obie strony. Jak ten... o matko. Oj, za nisko. Oj, ale w samą porę zdążyłem się cofnąć. Chociaż czy ja mam możliwość ostrzelania ich tam? No nie, strasznie wkurzają, tu jest dwóch gości. Może dam radę ich tam ostrzelać, żeby było... nawet jeśli zmusić ich do samego ruchu, to już będzie dobrze, nie będą tak za bardzo sobie mogli stać. Niech oni zmienią swoją pozycję. Na górze tam jest T-34-85, jak wygląda. W lufę trafiłem. No, cofnę się jeszcze troszkę. Dobra, poprawię mu. Dobra, mamy go. Mamy go, już nam nie będzie bruździł. Zobaczmy, jak to wygląda sprawa dalej. Dalej wygląda tak, że mamy trzy kolejne pojazdy. Ten mnie tutaj strasznie wkurza. Stoi z tyłu i tylko strzela. Tu mamy Isa natomiast, fajnie ustawionego. Żeby dało się rad go w wieżę trafić jakoś tak fajnie pod kątem. Oberwał, ciekawe, ruszy się czy nie? Nie, będzie stał i czekał na następną pestkę. No będziemy go doić. Lufa działa, oberwał w lufę, akurat musiał tam ją mieć. Aha, zaczyna się.
cel nie został uszkodzony. O, tam wjeżdża pantera na pole. Bardzo mnie wkurza ten niszczyciel czołgów tutaj. Strasznie się... O! Cholera! No, żeby go... Tak czy siak mamy przewagę. To jest dobre, że jesteśmy w stanie utrzymać przewagę. Oni już tutaj nie są w stanie nic zrobić. Wydaje mi się, że nawet gdyby przejęli ten ostatni punkt teraz, ty B, to już raczej jest po wodach. Natomiast tutaj nas trzyma jeden z czołgów, z tego co widzę. Ale go nie widzę. Dobra, strzelę na ślepo. A nawet się udało trafić. A, już zwycięstwo. Dobra, zobaczymy sobie wyniki. Jak to wygląda, ile się udało zarobić na tej bitwie. Troszeczkę postrzeliliśmy, więc myślę, że ten zarobek będzie w miarę taki satysfakcjonujący. No, nie jest źle, nie jest źle, naprawdę. Mogło być o wiele gorzej. No dobra, widzimy się za chwilę w następnej bitwie. No i tym razem mamy Kubań, proszę Państwa. Zaczynamy od północy, ale my się pojawimy na północnym wschodzie i udamy się na południowy wschód, w tą cieśninę tutaj. Te wąwozy. Z tej strony może to wyglądać ciupinę inaczej, bo jeżeli będzie graczy, który lubi jeździć również na C i w miarę ogarnia ogarnia swoją, że tak powiem, rozgrywkę, to prawdopodobnie będzie nas tutaj flankował. No, rzeczywiście się idioci rozpędzili. Ale być może uda nam się również coś tutaj zdziałać. I tak jak mówię, jest bardzo... Ta jedynka, myślałem, że z tym działem to on będzie tutaj słabo sobie radził. Ale jest naprawdę bardzo przyjemny czołg, potrafi coś odbić. Sam też dość mocno kąsa, więc jest naprawdę... W graniu jest to dość przyjemny czołg, biorąc pod uwagę, że jest to czołg ciężki, to jest dość żwawy. Porównując sobie do na przykład KW-85, jego poprzednika, to ten czołg jest naprawdę żwawy, bardzo fajnie się rozpędza. Nie jest taki strasznie mułowaty. A tymczasem zbliżamy się pomału do punktu C. Ja tak naprawdę pojadę sobie od razu w prawo tutaj. Zresztą widzę, że już się zaczęli strzelać tam z kimś. Po prostu będę starał się osłaniać flankę tutaj chłopaków, którzy jadą na C. Sojusznicy przejęli strefę. A jeśli się uda, to odciąć im podjazd właśnie pod C, zablokować ich. Albo przynajmniej wszystkich tych na podjeździe, którzy są, to po prostu chociaż uszkodzić, jeśli nie zniszczyć, albo przynajmniej zmusić do zatrzymania, dać naszym jednostkom czas na podjechanie do punktu C. Tutaj już widzę, że Tygrys dość zgrabnie leci. Niestety go nie sięgnę. Okej, czy to jest bot? To jest bot, ale to nie jest bot. I ten T-34... A, no tak właśnie myślałem. A, długo sobie nie pograł. Dostał pod wieżę i prawdopodobnie wybuchła amunicja. Spadaj, bocie. Dobra, tymczasem uderzymy sobie tutaj. Widzę, że za mną ktoś już podąża. Spróbujemy naszych tutaj wspomóc. Blokując... Oj, oj. Dobra.
Pięknie. Zanim zdążył cokolwiek zrobić, to go wyeliminowaliśmy. Tymczasem my tu się przybunkrujemy za tą górką. Jak będą wypadać, zobaczą nas w momencie, kiedy już będzie prawdopodobnie za późno na jakąkolwiek reakcję. Tutaj za nami po lewej stronie podjeżdżają pod górę, więc my bronimy flanki. Niestety bitwa nie wygląda zbyt kolorowo dla nas. Chłopaki są ostrzeliwani. A jednemu z naszych udało się dotrzeć na punkt C i zaczął zajmować, więc teraz na pewno ktoś tutaj będzie jechał. Naszym zadaniem jest po prostu nie dopuścić go do rozbicia naszej jednostki, która zajmuje. Jest to oczywiście dość zrozumiałe. Już połowę zbił. Niestety nam punkt B chyba też odbijają. Tak, punkt B też tracimy. No niestety ten strzał, ale być może uda nam się jeszcze, zanim się schowa, oddać drugi strzał. Tak jest. Kolega jest nasz, ale niestety ktoś tam zniszczył na punkcie C naszego kapującego i ktoś sam kapuje, więc no niestety nie mamy wyjścia, musimy wyjechać. Spróbować samemu skapować. Wow, ale jestem pluszkowo ustawiony. Zdarzy strzelić jeszcze raz. Stoimy niestety pechowo bokiem, więc jesteśmy akurat tym słabszym. Płonimy. Płoniemy. Nie mamy gaśnicy. Zginiemy! Ale może jeszcze raz? Może chociaż go zabiorę ze sobą. No, gro, współpracuj ze mną. Tak jest! Tak jest. Jak mam zginąć, to chociaż zabiorę go ze sobą. A co tam? Myślał, że tak łatwo mu pójdzie, a tu jednak nie. No, ktoś tutaj pisze, że limitowane ilość odrodzeń z się. Tak jak mówię, zdania tutaj będą podzielone. Ja osobiście uważam, że nie jest to złe rozwiązanie, aczkolwiek podniósłbym tą liczbę chociaż do 5. Tak mi się wydaje, że gdyby było tych odrodzeń ciupinę więcej, o te 2 odrodzenia więcej, byłoby lepiej. Biorąc pod uwagę, że no troszkę tych pojazdów mamy i faktycznie komuś runda może nie pójść tymi kilkoma pojazdami, natomiast ma ich trochę i chciałby może... O, cholera. Ale skudłowałem. Nie wiem natomiast, co ten kolega tu teraz chciał osiągnąć. Ups, zablokowałem się o bota, cudownie. A, kolega ma rozwaloną lufę i próbował go staranować. No dobra, spróbujemy mu pomóc. Dobra, kolega się wysadził. O nie, nie wysadził się. Jakaś cholera go rozwaliła. Wymiana pocisków. On się zapalił, ale nie od mojego pocisku. Ktoś mu jeszcze w tyłek przyłożył. Dobra, co wie, że wolnie ode mnie, ale się zgasił. Ajajajajajajaj. Wiem, źle się ustawiłem. Kompletnie bokiem stałem do niego, więc... można powiedzieć, że ułatwiłem mu zadanie. W zniszczeniu mnie.
Na wysokości właśnie tutaj, mniej więcej w środkowej części pancerza, znajduje się skład amunicji. Praktycznie każdy strzał tutaj, który wejdzie, jest tym strzałem detonującym nas, więc ustawianie się bezpośrednio bokiem do przeciwnika jest głupotą. Aczkolwiek ja myślałem, że mi się uda go zniszczyć, zanim on to zrobi ze mną. A, niestety, bitwa się zakończyła. Luknijmy sobie na wyniki, jak wyglądają wyniki. Kurde, subwoofer. Zobaczmy, jak wyglądają wyniki po tej bitwie. Coś tam zrobiliśmy. Coś zrobiliśmy. Tutaj mamy do zestawu naprawczego jeszcze odrobinę. Jeszcze ciupinę brakuje. No dobra, zatem widzimy się za chwilkę znowu w kolejnej bitwie. No i tym razem lądujemy w dżungli. Od zachodu. Bardzo fajnie, pojedziemy sobie od razu od południowego spawnu, pojedziemy sobie drogą na południe. Po czym odbijemy na wschód. Będziemy sobie polować tutaj w tym obszarze, o ile ktoś nie zapoluje na nas. Mam nadzieję, że jednak uda mi się coś ustrzelić tutaj ponownie. Pierwsza moja bitwa Isem pierwszym tutaj była dość owocna. Ale zobaczymy, jak tym razem się to odbędzie. Aha, punkt A jest tutaj. Także ja standardowo będę tutaj pilnował. Starał się bronić flanki moich współtowarzyszy. Już widzę, ktoś strzela. Ktoś chyba nawet jedzie ze mną, o ile się nie mylę. Tak, i z drugi jedzie razem ze mną. No jego armata 122 mm może zrobić różnicę podczas starcia. Niemniej jednak mam nadzieję, że ja również dam radę coś sobie ustrzelić. W końcu po to tam jadę. Dobra, jak wygląda tu sprawa? A, jedzie ze mną jeszcze Panzerkampfwagen 4, wersja F2, jest z długą 75. A, i trzyma się za mną, cwaniaczek. No dobra, ale nie widzę tutaj żadnego potencjalnego fraga. O, zmieniłem zdanie. Potencjalny frag właśnie wyjechał. Dobra, staniemy sobie delikatnie boczkiem. No, ty cwaniaku. Dobra, raczej go nie trafię. Ale to, że się cofnął, daje mi możliwość podjechania nieco bliżej do niego. W każdym razie schowania kadłuba. I pozostawienia tylko wieży na górze. Pozycję, którą zajął, jest z punktu widzenia obrony tego miejsca bardzo dobra. On widzi wszystko, a my widzimy praktycznie tylko jego kawałek wieży. Dlatego tutaj moim zdaniem trzeba się jak najszybciej do niego dostać. Jak najszybciej go unieszkodliwić. Widzę, że chłopaki za mną ciągną. Dobrze, nie zostanę sam, jeżeli nie uda mi się go od razu zniszczyć. Dodatkowo jeszcze go ostrzelali, więc tutaj... Pięknie Bogdan mnie wystawił. Bardzo ładnie Bogdan mnie wystawił. Dobra, ale on tu za chwilę na pewno przyjedzie. Niestety nie ma nikogo, kto atakowałby punkt A w
czwórkę znaleźliśmy się na południu, więc to nie jest dobra sytuacja. Jest tutaj, z mojej perspektywy, jest tutaj o jeden czołg za dużo. Już ten ostatni med nie powinien teoretycznie tutaj jechać. Ale cóż, no tak postanowił, więc tutaj nie mamy jakoś wpływu za bardzo na decyzje innych. Tam się udają wszystkie... Wow, nie zauważyłem go. Stoi do mnie bokiem. Ojoj. Wow. Załoga wyeliminowana. Bardzo dobrze się ustawił. Nie wiem, czy przypadkiem, czy specjalnie, ale nie miałem żadnego czystego strzału. Udamy się na północ. Spróbujemy pomóc w odbiciu punktu A. Aczkolwiek to może być... tragedia. Piszemy, że nie. Z moich informacji wynika, że z ostatniego patcha nie znerfili 122. Aczkolwiek oczywiście nie wszystko w patchu musieli... Nie musieli wszystkiego wpisywać. Oj Jezu, co tu się stało? Nie wiem, co się stało, ale wiem, że zaraz dostanę drugą pestkę. Oj. Dobra, udało mi się przeżyć. Ale nie na długo, z tego co mi się wydaje. Zaraz dostanę pestkę od pantery. Niestety nie zdążyłem. Swoją drogą sam się prosiłem o tą pestkę. Ustawiłem się na samym środku. Ktoś tutaj jakiś napisał, że byliśmy w bitwie. Pozdrawiam. Ja oczywiście nie zwróciłem uwagi na to. A już niestety przegrana. No niestety. Przegrana. Zobaczmy, jak wynik. Wynik będzie tragiczny, biorąc pod uwagę, że praktycznie nic nie zrobiłem. No ale cóż, i takie bitwy się również zdarzają. Wow. No tak jak mówię, wynik bitwy tragiczny. No cóż, to by było na tyle. Jeśli chodzi o ten odcinek, dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół. Również zachęcam do subskrypcji kanału. A na ten moment żegnam się z Wami i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Na razie.